No, podobno moja twarz w tych okularach wygląda jak typowa cipka. No to wychodzi na to, że ruszam teraz w trasę z cipką na wierzchu. Ale słyszałem, że podróżując tak, to podobno jest łatwiej, wygodniej, a i doznania się potęgują. No zobaczymy. Jest niedziela, 4:00 rano. Ruszamy. No i już w Anglii, na razie pluton. W ogóle niedziela takie typowo. W sobotę trzeba było zostać na wielkie derby Włoch. Przyszłość Włochy kontra RKS Okęcie. No nie zawiodły te derby Włoch. Kibice spisali się na medal. A na boisko też można było rzucić okiem. O kurwa! Ja pierdolę! Orzesz, kurwa mać! Generalnie fajnie było ten mecz skomentować, zwłaszcza w towarzystwie tak wybitnego eksperta. Kurwa mać! No ale już w Anglii, tu nie ma tego wybitnego eksperta. To jest zawodnik zespołu AMT Nowa Wieś. Ostatni mecz, jak widziałem, to walczyli o utrzymanie się w lidze siódmej. I po 15 minutach, jaki był wynik? 4-0. 5. 5-0 przegrywali po 15 minutach. O kurwa! Już nie będziemy mówić, jak się zakończyło. Typowo brytyjskie śniadanie pożywne. Teraz zmierzamy na stadion. A dlaczego Wembley? Bo dzisiaj będzie tu Ronaldo. Zawsze chciałem zobaczyć Ronaldo na żywo. No i jest i on. Byk Ronaldo, maskotka zespołu Hereford. Jak to tam się wymawia? Powinienem wiedzieć, jak się wymawia, bo jestem w sektorze kibiców tego zespołu. A podobno ma być nas dzisiaj 19 tysięcy. W ogóle był skandal, że Ronaldo może się pojawić na tym stadionie. Bo PETA, taka organizacja, była bardzo przeciwna. Miała zastrzeżenia do tego, że przed takim tłumem nam Ronaldo się zestra ze stresu. Ale z tego co widzę, to się nie zestrał. To jest finał Pucharu Wazów, FA Base. To jest puchar dla drużyn, które występują w ligach od 9 do 11. Przeciwnikiem tego Herefordu, czy Hereforda, jest Morford Town. Zespół z północy Anglii. To jest zespół z 10 ligi. Zazwyczaj ich mecze ogląda 50 osób. No dzisiaj na Wembley może być nieco więcej. Jest duży polski akcent. W zespole Morford Town występuje Mateusz... Jakiś Mateusz. Do niedawna grał w Problem Głogów, ale zimą przeszedł z trzeciej ligi polskiej do 10 ligi angielskiej. Piękna historia, a jeszcze piękniejsze jest to, że pan Mateusz złapał ostatnią kontuzję i w tym finale nie zagra. Kolega ekspert tu swoją ekspercką rolę zakończył. Okazało się, że ma bilet na zupełnie inną trybunę. Fajna ta angielska piłka, bo ci biali mieli miażdżącą przewagę, mieli chyba 7 sytuacji sam na sam. A goście zrobili w pierwszej połowie jedną. Mieli rzut rożny i strzelili gola brzuchem. Po bramce brzuchem goście zaczęli cokolwiek grać i strzelili jeszcze później 3 bramki. Bramka brzuchem to był punkt zwrotny. A mówiłem, że warto hodować brzuch? Mówiłem. Jak się okazało, w piłce nożnej najważniejszy jest brzuch. Dobra, to ja idę w takim razie zadbać trochę o swój. To jeszcze nie koniec wielkiego futbolu na dziś. Kolejny wielki mecz. I to będzie kolejny finał pucharu, tym razem FA Trophy. Czyli puchar dla drużyn, które grają w ligach od 5 do 8. A kto zagra? Halifax. I... Grimsby Town. No bardzo interesujące zawody my tu oglądamy. Żadnej sensownej akcji jeszcze nie było. Część publiczności aż padła z wrażenia. Powiem tak, kończy się pierwsza połowa. Jeżeli do końca meczu nie zasnę, to aż w nagrodę po ostatnim gwizdku kupię sobie piwo. Dobra, wierzę, że nie zasnę i kupiłem sobie piwo awansem już w przerwie.
obiecuję, że jak w trakcie drugiej połowy zasnę, to piwo zwrócę. No, spóźniłem się nieco na drugą połowę. Widzę, że przegapiłem jakąś bramkę. Dla Halifaxu. Czyli niespodzianka na razie. Już jeszcze, czyli przegapiłem jedyną bramkę w meczu. Jak wrażenia? Fajnie, ale drugi raz bym raczej na to już nie przyjechał. Niedziela, godzina 6:30 rano. Przerywamy na moment wycieczkę po pucharach najważniejszych europejskich. Trzeba wrócić na kilka dni do roboty. Ja wiesz, że jest poniedziałek. O kurwa. To przepraszam bardzo, jest poniedziałek, 6:30 rano. Wracamy. Jest już piątek i trzeba ruszać dalej. No, po tym krótkim odpoczynku w Warszawie dość poważnie zachorowałem na piwowstręt. Straszna rzecz, ale co robić? Kierunek Włochy. No i okazało się, że Włochy działają na mnie jak czakram. Zobaczymy. Przeszło. Ozdrowiałem. To dobrze, że litrowe wziąłem. Sobota, 7 rano, jestem w Rzymie, a dzisiaj we Włoszech, w Mediolanie. Finał Ligi Mistrzów. Real gra z Atletico chyba. Czyli coś, co tygrysy lubią najbardziej. Ja na szczęście tygrysem nie jestem, wybrałem coś zupełnie innego. Dzisiaj wielki finał Pucharu Watykanu, Clericus Cup. A co niedaleko jest taki stadion i tam grają seminarzyści i księża z rzymskich szkół papieskich. Najpierw, już za chwilę, o 9 rano będzie mecz o trzecie miejsce. I to będzie polski mecz. W tym pucharze grają przedstawiciele 65 państw, w tym dwóch Polaków. I tak się złożyło, że obaj zagrają naprzeciwko siebie w meczu o trzecie miejsce. W zespole Latino America wystąpi ksiądz Malczewski, który w klasyfikacji strzelców jest chyba wysoko, jakieś trzecie miejsce ma. Z 5 bramkami. A w zespole Gregoriany ksiądz Wróbel. Niestety w tym roku w finałach nie zagra mój ulubiony zespół. Kiedyś już byłem na ich meczu. Sedes. Sedes poległ w ćwierćfinale. A więc niestety w tym roku trzeba radzić sobie bez Sedesu. Nie wiem, czyli to są kibice, ale nazywają się Los Furiosos. Nie wiem, z jakimi numerami ci Polacy grają. Boże, kurwa. To 1-0 dla Gregoriany. A jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, czy to jest naprawdę poważna piłka, to właśnie na trybuny wjechał popcorn. Widzieliście kiedyś popcorn na słabej piłce? Ta pierwsza połowa szybko minęła, bo w pucharze Watykanu gra się 2 razy 30 minut. Jest chyba 15 minut do końca, wszystko wskazuje na to, że ten Polak dopiero teraz wejdzie, Malczewski. Bo się spóźnił. Wchodził przy stanie 0-1. Jak wszedł? 30 sekund i od razu drużyna jego straciła bramkę. Ostatecznie zakończyło się 0-4 i brązowy medal Pucharu Watykanu trafił do zawodników Gregoriany. Czyli w pojedynku polsko-polskim wygrał ksiądz Wróbel. A teraz pół godziny przerwy i za moment wielki finał Pucharu Watykanu. No to jest 10. jubileuszowa edycja Pucharu. Niektórzy się spodziewali, że w związku z tym jubileuszem to na trybunach pojawi się papież. No zobaczymy. W finale po raz trzeci z rzędu zagra Collegio Urbano. Dwa ostatnie lata wygrali, a ich rywalem Mater Ecclesiae. Tak w ogóle to na prośbę okolicznych mieszkańców. Podczas meczów Pucharu Watykanu obowiązuje zakaz używania instrumentów muzycznych, a zwłaszcza perkusyjnych. Oczywiście księża i seminarzyści na trybunach w pełni się do tego zakazu zastosowali. I teraz cały świat w niepokoju. Czy Collegio Urbano zdobędzie tytuł Pucharu Watykanu po raz trzeci z rzędu. Ale papieża na trybunach nie widzę chyba. Jest tutaj telewizja francuska jakaś. Zadaj mi jakieś mądre pytanie. Czy jestem księdzem? Generalnie udzieliłem takiego wywiadu. To może być najlepsze wystąpienie w języku angielskim od czasu wypowiedzi Grzegorza Lato i Ewy Minger. Równie dobrze
dobre spotkanie. Rozlewają to jakieś napoje. Ciekawe czy z prądem. W ogóle to jest rzut karny, ja nie wiedziałem. Rzut karny dla Urbana. Bo jeden z księży dostał rzut o kartkę za symulowanie. Koniec! 0-0! Jest to grycka czy karne? No co, jednak rzuty karne. No i spora niespodzianka. Kolegium Urbano nie wygrało trzeci raz rzędu. A przy okazji wręczania pucharu dowiedziałem się, jak wymawia się nazwę zwycięzcy. To jest jakiś mater egg. Mater... Kurwa, zapomniałem i zapomniałem. Rzym to zdaje się jest bardzo kulturalne miasto, więc w ramach odkamiania zaraz sprawdzę, co tam słychać w świecie wielkiej kultury. Nie wiem co to, ale nazwa mi się bardzo podoba. Gay Village College. Chyba jakaś sztuka teatralna. Bardzo fajna opcja. Przekaż się swoim znajomym, bo ja chyba nie znam nikogo, kogo mogłoby to zainteresować. Na jakieś nowości wydawnicze. Mussolini jakąś książkę napisał. Zaraz wyjdzie na to, że jestem zacofanym kamem i prostakiem, ale szczerze muszę przyznać, że tego autora jeszcze nic nie czytałem. A tak w ogóle, czy ten Mussolini to nie jest ten, co wystąpił w Tańcu z Gwiazdami? Z Terracino mi się pomyliło. Tak to się kończy, jak człowiek języków nie zna. Przez pomyłkę zamówiłem jakieś śmierdzące gówno z muszlami. W ogóle nie wiedziałem, jak do tego podejść, ale tu przydała się pomoc internautów na Twitterze. Dziękuję za radę osobie o niku PAW1916, że najpierw trzeba wyciągnąć to ze środka, a później z jej skorupki. No i już miałem się do tego zastosować, gdy przyszła kolejna rada od kolegi Daniela z portalu Growscoping Polska, który stwierdził, że jak muszelka, to trzeba ją wylizać. No i wylizałem. Tylko że jak wkładałem ten język do środka, to mi go trochę przycięło. No w każdym razie może mi ktoś zarzuci, że nie mam ciętego języka, ale nikt mi teraz na pewno nie zarzuci, że nie mam przyciętego. Niedziela, 6 rano, kurwa pada, ale trzeba ruszać dalej. No i już w Belgii, no też pada, no to jakieś szybkie śniadanko. Jeszcze tylko 3 godziny autobusem. No i już prawie na miejscu, a dzisiejszy plan zakłada zobaczyć wreszcie Ibrahimowicza na żywo, bo jestem w Luksemburgu, a dzisiaj odbywa się finał Pucharu Luksemburga i w zespole Dudelange zagra Sanel Ibrahimowicz. To kibice drugiego zespołu US Mondorf. I to jest tak zwana Zielona Armia. Mecz na Stadionie Narodowym. Mecz zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Jakieś 3 tygodnie temu oba zespoły grały w lidze ze sobą i było 0-0. No i zdążyłem. Ibrahimowicz zdobył kolejne trofeum. W sumie to ja nie wiem, czy on grał w ogóle, ale był wyczytywany wśród zwycięzców. Tylko jedna bramka padła po rykoszecie. No nie była tak urocza jak ta, która padła rok temu. Co tam się działo na trybunach? Oprawa! Serpentyny jak w Argentynie.
Takiego dopingu, jaki zaprezentowali kibice Dudelange, to już dawno nie słyszałem. Ale generalnie zasłużone zwycięstwo Dudelange. Oni w tym roku w Luksemburgu wywalczyli dublet i coś czuję, że mogą w tym roku nieźle namieszać widzę mistrzów. No dobra, tym razem niecałe 5 godzin w Luksemburgu musi wystarczyć. Ruszam z powrotem do Belgii, rano powrót do Polski. To były 4 finały pucharów w 3 państwach. Dobrze chociaż w 2 weekendy, ale i tak cipka do Polski wróci zajechana. A już niedługo kolejne mecze. O Boże.